Temat? Twój mózg. Jesteś posiadaczem najszybszego komputera na świecie, którego waga u przeciętnego użytkownika wynosi 1,5 kg. Tyle samo waży duży melon. Owy komputer należy całkowicie do ciebie. Muszka owocowa w swoim mózgu posiada 100 tysięcy aktywnych komórek mózgowych. Mysz 5 milionów. Małpa 10 bilionów. A ty? Ile możesz mieć aktywnych komórek? 70 bilionów? 100 bilionów? 150 bilionów? No ile? Posiadasz 100 bilionów aktywnych komórek mózgowych. Z nich około 1/10 jest aktywna w neurony lub komórki nerwowe. Każda z nich jest zdolna do tworzenia około 20 tysięcy różnych połączeń z innymi komórkami. Niektóre źródła podają, że liczba potencjalnych połączeń jest większa niż ilość atomów we wszechświecie. Każdy nasz neuron jest swoistym komputerem sam w sobie. Potrafi tworzyć od 2000 do 20 tysięcy gałęzi z innymi neuronami. Każda z takich gałęzi potrafi przechowywać, wysyłać oraz odbierać informacje od innych komórek. Mózg potrzebuje również regularnych ćwiczeń. Jeżeli neurony nie są pobudzane, nie tworzą żadnych nowych połączeń, wtedy stają się coraz słabsze, aż do całkowitego zatracenia. Uczenie się nowych rzeczy zapobiega ich degeneracji. Aby je wzmocnić, należy utrzymywać zdrową wagę, uprawiać sport, słuchać muzyki klasycznej i najważniejsze, uczyć się każdego dnia czegoś nowego. Może to być rozwiązywanie krzyżówek, programowanie, nauka języka obcego. Wszystkie te czynności, w których musimy używać mózgu, są najbardziej praktyczne. To, co jemy, ma także duże znaczenie dla naszego mózgu, a dokładnie na neuroprzekaźniki. Są to substancje chemiczne, które przekazują sygnały między komórkami nerwowymi w mózgu. Twój mózg wytwarza około 70 neuroprzekaźników, takich jak endorfiny, adrenalina i tym podobne. Aby zbostować sobie mózg, pij duże ilości wody. Takie napoje jak kawa, napoje gazowane oraz innego rodzaju wynalazki wypłukują z niego witaminy z grupy B. Ogranicz spożycie słodyczy. Co prawda pomagają nam przez chwilę, dając kopa energii, lecz po tym opadamy z energii. Jadaj rano śniadanie, dzięki czemu dostarczysz energii na cały dzień i będzie ona uwalniana stopniowo. Jadaj orzechy, które stanowią źródło kwasu linolowego, potrzebnego do naprawy osłonek mielinowych. Ważne są także tłuszcze roślinne i rybne, które są bogatym źródłem kwasów omega-3. I to by było na tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, na które nie znasz odpowiedzi, pisz w komentarzach. Dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Na razie.